Sytuacja jest dramatyczna. Jeżeli mówimy o przemyśle spotkań i wydarzeń, czyli o przedsiębiorcach, którzy zajmują się spotkaniami biznesowymi, turystyką biznesową, kongresami, targami, wydarzeniami e, kulturalnymi, to tak naprawdę od 15 października ten przemysł stanął. Pozostała zakazana możliwość prowadzenia go w, w ramach uzasadnienia ekonomicznego. Tak, spotkania do pięciu osób to są spotkania, które się po prostu nie odbywają i, i, i nie mają ekonomicznego sensu. Także stoimy, stoimy drugi raz w tym roku. Sytuacja jest bardzo zła. I trochę nie ma perspektyw. Wydaje się, że w tym momencie yy, można rozróżnić yy, yy, branże bardziej dotknięte i branże mniej dotknięte. To jest chyba różnica pomiędzy sytuacją pełnego lockdownu, a obecnego lockdownu, yy, który mamy teraz. Yy, I chcemy zwrócić uwagę yy, decydentom na tą dywersyfikację pomocy, która będzie yy, potrzebna.